24 listopada w Kościele Świętego Ducha odbędzie się koncert cecyliański, który przygotują dębiccy artyści, chóry, orkiestra, znani soliści pod kierownictwem Pawła Adamka. W kościele będzie rozbrzmiewać muzyka sakralna oraz pieśni Stanisława Moniuszki. Koncerty na cześć patronki muzyki świętej Cecylii to już w Dębicy tradycja. Z racji roku moniuszkowskiego Paweł Adamek ze swoimi artystami przygotowuje utwory, których twórcą był Stanisław Moniuszko. Moniuszko w swoich śpiewnikach domowych, śpiewnikach kościelnych, zresztą sam był organistą w Wilnie, zostawił nam przepiękne dzieła muzyki sakralnej, przeznaczone na głosy solowe, ale również na chór i orkiestrę, organy. I wybraliśmy takie najpiękniejsze dzieła Stanisława Moniuszki właśnie i chcemy w tym roku moniuszkowskim koncert cecyliański poświęcić tej muzyce. Słuchać będziemy przepięknych pieśni Oto drzewo krzyża, Ojcze nasz, Kiedy ranne wstają zorze, Pozdrowienie anielskie. Zaśpiewamy również dwie modlitwy z jego oper. W koncercie weźmie udział chór parafialny i orkiestra pod batutą Pawła Adamka, a także soliści dobrze znani dębickiej publiczności. Zaprosiłem do współpracy w tym roku panią profesor Alicję Płonkę i panią Sylwię Wojnar, nasze solistki, które już brały udział w ostatnich operach, które też wykonają wspólnie w duecie pieśni Moniuszki, ale również solowe partie, bo też takie piękne dzieła sakralne Moniuszko na głos solowy pisał. Słuchać też będziemy naszego tutaj artysty dębickiego, organisty Michała Gawle, który wykona na organach cztery opracowania pieśni, bardzo znanych pieśni liturgicznych. Koncert poprowadzi Jakub Bulzak. Początek godzina 17 w niedzielę 24 listopada.